Axisdul Mewozd, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z The House of Da Vinci TV. Lecimy dalej z tymi zagadkami. Długość odcinka pokaże wam... W sumie to jest taka ciekawa rzecz, którą pokazał poprzedni odcinek, że długość odcinka pokazuje teoretycznie, jak dużo czasu tracę na swoje złe pomysły. Tak? Poprzednio tak było. 30 minut wyszło mi odcinka, to było ciekawe, faktycznie, gdzie u mnie zwykle 40 to jest minimum. A tutaj tak mocno... Tu coś jest? O, tu coś jest, proszę bardzo. Nakrętka motylkowa. O! A tutaj tak się okazało, że kurczę... No jakoś... Jakoś były tak te zagadki. No ja się na tych literkach jakoś zaciąłem mocno. Mimo, że zagadka była prosta, ale to wiecie, ja to z doświadczenia wam powiem, że każda zagadka jest banalna, jak zna się odpowiedź. To jest, wiecie, to jest nic nowego, nic odkrywczego. Jak znacie zagadkę, jak spojrzycie na nią po wykonaniu zagadki, wszystko nagle wydaje się mega proste. Tylko czasami wpadnięcie na to, gdzie, co trzeba zrobić, żeby coś zadziałało, jest całym właśnie clue w grach logicznych. Także wy już tu macie, na pewno jesteście już zaprawieni w boju, skoro do tej pory, skoro nadal oglądacie. To ma wejście, właśnie, kwadratowe. Skoro nadal oglądacie... Może tu trzeba na coś spojrzeć, poczekajcie. Może Oculus mi w coś pomoże tutaj? No właśnie. A? Proszę bardzo. Banhammer! Tam leży jakiś. Okej, czyli tutaj widzę, że jest mechanizm, który pozwoli mi to otworzyć. Okej. Aha! O! Ciekawe. Tu otworzyłem blokadę. I co teraz? Czy ja mogę jakoś tutaj coś obrócić? Tu nie mogę tego obracać w żaden sposób. Aha, czekajcie. To w ten sposób działa. Mega sprytne. I patrz, i teraz tam mnie naszło i teraz coś, co mógłbym też spędzić 15 minut szukając. Okazało się, że udało się znaleźć całkiem szybko. Zardzewiała korbka. Zobaczmy. Zardzewiała korbka ma plusik. Dobra, tu jest mechanizm, który już żeśmy użyli. Tutaj zauważyliście też w komentarzach, co jest ciekawostką, że... W jedynce była podobna scena. W jedynce, kiedy waliła się wieża, ktoś wyskoczył z tej wieży właśnie używając tego oto... tej paralotni... Nie, to nie żadna lotnia, paralotnia. To była, no, coś w rodzaju takiego balona, który przypominał trochę jakiegoś glidera, czy jak to tam inaczej nazwać. No dobra, ale mamy taki plusik. I teraz tak, tutaj potrzebujemy czegoś innego niż plusik. Tu mamy jakieś liczby, ale... To się nad nie raz zoomać, także tu potrzebujemy jakiejś takiej rzeczy. Mamy też jakiegoś kościanego Zenona. Pomnik kościanego truposza, który też nie ma żadnego plusika nigdzie. Czy on tu ma w rękach coś ciekawego? O! Dało mi się zoomować tutaj. Ale tu też chyba nic nie widać. Tu też nie mogę się przenosić w przeszłość w żaden sposób. Tu nic nie widać, na razie przynajmniej. Ale w przyszłości pewnie to coś otworzy się, dlatego tu jest zoom. Także można by zobaczyć, czy mnie tutaj gdzieś... Albo na przykład tu gdzieś jest jakaś jeszcze zagadka. O! No proszę bardzo, to było dość proste. I właśnie, potrzebowałem tej korbki tutaj. Czyli tak jakbym to odkrył wcześniej, nic by z tego nie wyszło. O! Okej, zabawa symbolami. Teraz o co tu chodzi? Oczywiście mogę to przesuwać tak, tylko... Aha. Ja będę wiedział, co umieścić gdzie? O! Patrzcie, weszło. Okej. Dobra, ale teraz no, pytanie moje brzmi. Czy to ma gdzieś podpowiedź? Czy jest gdzieś podpowiedź, która mówi nam, co mamy gdzie używać? Co mi widzieć? No to może być zgadywanka, ale to będzie strasznie... Strasznie trudna zgadywanka. Nie, moim zdaniem to powinno być gdzieś pokazane, skoro... Chyba, że tu coś... O, właśnie. No dobrze. Wygląda to w taki sposób na start. Chociaż teraz pytanie brzmi... Aha, dobra, ja rozumiem. To nie ma znaczenia, jaka jest pozycja startowa. To jest pierwsze. Więc drugie... Jest tutaj... A, i teraz już nie mogę tego... Wiecie co, no dobrze, to wygląda na to, że trzeba będzie wykorzystać...
wykorzystać to, żeby poprzesuwać odpowiednio symbole. Tu powinna lecieć... Tu powinien lecieć ten symbol. Jak zrobimy tak... Jego, tak, na początku trzeba będzie po... Spokojnie. Nie nerwowo. Spokojnie. Spróbujemy użyć to w taki sposób, żeby... po prostu móc to wszystko poprzerzucać i ułożyć poprawnie. Ja to zrobię na szybko, tak? Ułożenie tego wszystkiego w kolejności. Chyba, że dobra. Nie ma co na szybko, zobaczcie. Ja już jestem gotowy. Nawet bez cięcia. Dobrze. Nawet bez cięcia. Drzewa, kłody zwalonej innej rzeczy. Proszę bardzo, jest. I jest. Jesteśmy gotowi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7. To jest. Nie ma zgadywania. Ta była zbyt trudna zagadka, żeby ją zgadywać. Zobaczmy, co tam się włączyło, co tam się otworzyło. Jakoś to trzeba będzie teraz wyjąć. Cokolwiek tam jest, trzeba będzie wyjąć, także... Mam jeszcze uchwyt motylkowy. Ale uchwyt motylkowy pasuje na coś, co jest kształtu kwadratowego. A tutaj nic takiego nie ma. Teoretycznie muszę znaleźć obiekt. Mogę sobie patrzeć przez ten nóż, jeszcze coś tu odkryję. Muszę znaleźć miejsce, w którym... Bo tutaj nie jestem w stanie tego w ten sposób otworzyć, chyba że to się da ściągnąć jakaś. Mam wrażenie, że gdzieś musi być jakaś korbka albo coś. Tam jest taki mechanizm. Wydaje mi się, że to jest mechanizm, który pozwoli mi podnieść. Więc... Moje pytanie brzmi... Czy gdzieś tu jeszcze nie ma jakiegoś miejsca, gdzie można znaleźć jakiś przedmiot? Bo to właśnie najłatwiej zacząć się w tej grze właśnie w taki sposób, że gdzieś pominąłem jakąś rzecz, a nuż właśnie patrząc przez Oculus Rifta, gdzieś tutaj... Ciekawe, czy gwiazdy się zmieniają, nie. Gdzieś tutaj może być jakaś wskazówka, tak? A może być jakiś przedmiot, może być jakiś obiekt, tu już sprawdziliśmy to... Tu nie ma więcej obiektów, prawda? Nie. Nie wygląda jakby było. No to cóż, trzeba znaleźć miejsce, w którym ten motylkowy dynks będzie miał rację bytu. Mam nadzieję, że nie trzeba go tu rozkładać. Wydaje mi się, że to trzeba będzie pociągnąć tak. To trzeba będzie pociągnąć dopiero, sprawdzę, nie? No bo nigdy nie wiadomo, ale to trzeba będzie pewnie pociągnąć, jak znajdę odpowiednie miejsce. Na razie widzę miejsca, gdzie mogę wrzucić coś innego, ale niekoniecznie ten motylkowy dynks. O, proszę bardzo. I Stanisław właśnie odkrył kolejną tajną rzecz. Może wy zauważyliście to wcześniej? Ja dopiero zauważyłem teraz. Fragment mechanizm. O, ciekawe. Da się go rozłożyć? Ten dynks, widać, że coś tu jeszcze do niego jest potrzebne. Tam jest taki plusik, ale też trochę inny plusik niż mi się wydawało. No raczej nie trzeba tu gdzieś zamontować tego, nie? Bo tu nie ma żadnego kwadratowego dynksa. Wygląda na to, że ten mechanizm potrzebuje jeszcze czegoś. Ale już mi się udało znaleźć jedną rzecz. Może uda się znaleźć więcej takich rzeczy. O, tu coś jest? Czy mi się wydaje? Patrzcie, tak jakiś tutaj coś tu leży, nie? Jakaś taka... Może to po prostu być... A, to może być po prostu kałuża. No, ale właśnie w tej grze jest dużo takich elementów właśnie, gdzie... Kurka... No nie mogę tego podnieść, no nie mogę tutaj wejść też, tu nic też nie widać w środku. Tylko teraz, zanim, plusik oznacza, że zawsze tu jeszcze coś można użyć, tak, jakiegoś elementu, ale to... No nie mogę, ja sobie tak kliknąłem, po prostu niewiarygodne, jednak to tu pasowało, byłem przekonany, że klikałem tu przed chwilą. O rany. Widzicie, jak mogłem się zacząć na kolejne 5 minut? No tu każdy moment to jest możliwość, że coś gdzieś nie zobaczysz, nie zobaczysz, nie upatrzysz. I dupa biskupa, koło do wyciągarki, no właśnie. I można naprawdę się złapać na bardzo, wpaść na taką minę, ślepotową minę, można wpaść bardzo ostro. Wydawało mi się, że wciskałem tamtego motylka, ale wygląda na to, że niekoniecznie. Dobra, kamienny ornament, wiemy gdzie leci, wiemy gdzie idzie. Także proszę bardzo, zobacz, to wszystko idzie dość sprytnie, dość żwawo, tam jest jakiś grzybek, może da się go zebrać i przerobić na jakąś miksturę. Wszystko idzie dość sprawnie. O, czaszka. No siema. Maska może bardziej.
pewnie... Uwaga, strzał. Po drugiej stronie maski są trzy kwadratowe sloty. Po jej drugiej stronie będą. Proszę bardzo. Znaczy, no niekoniecznie kwadratowe to na dole, ale chodziło o trzy sloty. To akurat zapamiętałem. Ciekawe jest też to, że to są liczby. I jakie to są liczby w ogóle? To jest 5, 10, 4, 9, 6 oraz 11. Intrygujące. No maskę trzeba będzie założyć pewnie na tę czaszkę, jak zobaczycie tam na dole coś się otworzy. Masz maskę. Tak jest. Przewidzianed. Wajcha. Wajcha przerzucona. Rączki. Rączki, Klos. Co się dzieje? Ło! No dobra. Powiem szczerze, że niby jaki mechanizm działa w ten sposób, że strzela idealnie na ręce? Bardzo niepraktyczny mechanizm. Zdobiona kapsuła. No dobra. Zobaczmy, czy zdobiona kapsuła ma jakieś przyciski. Jak zemrzycie, będzie miała jakieś gdzieś. Coś. Zdobiona kapsuła. Wiecie co? Albo tę kapsułę będzie można włożyć... To ma ile ścianek? 6 ścianek. 6 ścianek również znowu. Pamiętam, że ma to. Więc uważam, że raczej kapsuła tu pasuje. O właśnie. A! Wat? A no właśnie. Ha, ale tu jest 1, 3, 1. Co? Ach, wiem! Suma wszystkich z góry prawdopodobnie da to. I pewnie trzeba to tak poukładać, żeby to miało sens. Czyli przekazać 1, 1, 2, nie? Ja bym zaczął od tego. Bo tu można ułożyć piątkę. Teraz zobaczmy, czy to ma sens. Nie ma za bardzo sensu, ale może jest więcej takich. O, tu mamy na przykład 1, 1, 1, 1, że daje 4. Myślę, że jedno się zmieni i będzie dobrze. Tutaj mamy 3, 3, 3, 3, 10, czyli jakby... Okej. Wydaje mi się, że tu trzeba będzie zmienić któryś z tych trzech. Tak samo tutaj, żeby zdobyć 11. Wydaje mi się, że górny. Może górny się uda, bo tam dużo jedynek jest. Coś pokonać. Tu już mamy 10. Okej, tu mamy wręcz za dużo, bym powiedział. Trzeba to tak jakoś popsuć. Tu mamy w ogóle 9. O! No właśnie. I zobaczcie. I teraz nagle okazuje się, że ta zagadka poszła dość sprawnie. Metodą szybkiej dedukcji. No akurat tu okazało się, że sobie poradziłem szybciej niż w innych zagadkach. No i teraz każdy z was... Pewnie przy takich zagadkach miałby, znaczy to tak jest w grach logicznych, tak, że dla niektórych jedna zagadka jest łatwiejsza, druga trudniejsza, a tutaj nagle okazało się, ale zobaczcie, to bardzo taka rodzima zagadka do tej, która była w pierwszym odcinku też z tymi sumami, trzeba było zauważyć, że coś, tam też były liczby rzymskie i tam zajęło mi to wręcz kilka godzin. Też, dobra, przepraszam, kilka godzin, no kilkadziesiąt minut powiedzmy i oczywiście przerwę przed następnym odcinkiem. A tu pyk, pyk i się dało zrobić. Może ktoś z was tutaj miałby większy problem niż tam. No nieważne, zostawmy to. Giacomo, po tym jak trafiłem do roku 95, nie mogłem ujawnić moim znajomym mojej obecności tam. Nie wiedziałem, jak byś zareagował, Giacomo, a nawet... Co? Nie wiedziałem, jak byś zareagował, Giacomo, a nawet jak zareagowałbyś... A nawet jak zareagowałbym ja sam, gdybym napotkał swojego doppelgangera z przyszłości. Czemu to nie jest przetłumaczone jako swego sobowtóra? Tylko doppelganger to już jest polskie słowo? Nie mogłem ryzykować. Potrzebowałem jednak schronienia i zapewnił mi je mój wieloletni przyjaciel Luca Pacioli. Luca jest mnichem, uczonym i bardzo zdolnym matematykiem. Ufam mu całkowicie. Z pewnością kiedyś was sobie przedstawię. Czy pamiętasz, gdy z twojego pokoju zniknęło Oculus Perpetua? To było krótko po tym, gdy Cezar Borgia złożył ci nieprzyjemną wizytę w... Corte Vecchia. Musiałem je pożyczyć, by móc śledzić księcia i odkryć, co zamierza zrobić ze szkicem, który wyrwał z twojego notesu. Dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy, gdy opowiedziałem o wszystkim Luce, był zszokowany, a potem powiedział mi coś, czego nie mogę opisać w tym liście, coś, co będę musiał powiedzieć ci osobiście, teraz. Giacomo, obejrzyj się za siebie. O-o. Dobra, nie, chciałem włączyć, nie wiem, co chciałem wyłączyć. O! I czyżby to był... Leonardo? You have no idea how glad I am to see you, dear friend. 13 long years have passed before we finally meet again, Giacomo. 13 lat. Przez wszystkie te podróże w lewo i w prawo. Rzeczywiście trochę się postarzał. You seem surprised. But if you looked carefully at what I left you on the mechanical table up in the tower,
you must already understand. Everything that happened, happened simply because it was part of my plan. Actually, to tell the truth, the fact that Borgia came through the gate with you was unexpected. But even then, we gained a head start over those dangerous people. We now have to hurry to one more place where my plans will either culminate or completely collapse. I will tell you the details on the way. Giacomo, I need your help now more than ever before. But we cannot delay a moment longer. Time is not on our side. Back to the Future. Nawiązanie do Powrotu do Przyszłości. Po 13 latach wraca do 1508. Ale wiecie, 13 lat, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że on 13 lat podróżował i planował i coś robił w przeszłości kombinował coś na spokojnie. Sacra di San Michele? Może być. Zagraj w ten rozdział. Lecimy dalej. Do Turynu teraz lecimy. Już mi się podoba wygląd tej lokacji, choć pewnie i tak będziemy spędzać czas w środku. Ale on bardzo trochę się zmachał, wchodząc tutaj po tych schodach. Too many stairs. I remember, Giacomo, that there were times when I set off for long walks through the steep hills around Milano in search of an inspiration for my painting of the Virgin of the Rocks. Although I was a lot younger at the time. But we are here for something completely different. The abbot of this monastery generously allowed us to visit the library and to study some of the books. My plan is to feign studying them and thus give you some time. In the meantime, you will try to locate the secret part of the library Luca Pacioli told me about. Somewhere in it, there must be the chronicle Ordo Justitianis. Szukamy zatem tajnej, sekretnej części biblioteki w poszukiwaniu kroniki. I was told by the abbot that brother Malachi, who serves within these walls as a librarian, should expect us. Now, go and knock upon the door so he knows we have arrived. Nawet nie możesz zapukać za mnie? Laudetur Jesu Christus. You must be the honored Messer Leonardo da Vinci. I am Malachi from Hildesheim. Father Abbot bestowed upon me the duty to show you around the library. Thus I welcome you, and please follow me. This scriptorium, our transcribers, illuminators, and bookbinders work day after day to transcribe and translate the greatest treasures of the Christian world, as well as the works of masters of the classical antiquity. My brothers have just gone to their evening prayers. Therefore, you can devote yourselves to the study of the book you chose without any disturbances. The book is ready on the lectern. In case you need me, I will be meditating in our chapel. Good. We are alone. You should now look for the secret part of the library. Seek anything strange or suspicious. Whatever will catch your eye. Ja się będę wszędzie doszukiwał czegoś dziwnego albo podejrzanego. We have to work quickly now. Do not worry. If anyone comes, I will divert their attention. You must focus on your task. Understand me?
Deal, Leo, deal. No dobra. I co my tutaj mamy? O, patrzcie, ile tutaj jest. O kurcze. Ale tu jest treści. Spójrzcie. No dobra, okej. Mamy element fabularny. No, trzeba będzie go przejrzeć. Dużo fabuły jest wrzucone w ten tytuł. Po spotkaniu z mistrzem Leonardem udaliśmy się w miejsce kluczowe dla jego planów. Gdy byliśmy w drodze, powiedział mi o swoich odkryciach. Cezar Borgia był członkiem sekretnego stowarzyszenia, które zrzeszało ludzi potężnych i wpływowych. By się rozpoznawać, używają oni symbolu złożonego z liter O i I oraz cyfry 8. Stowarzyszenie to było w posiadaniu starych planów konstrukcji tajemniczego wehikułu czasu. Książę zyskał ich zaufanie i powierzone mu zostało zadanie zbudowania tegoż wehikułu. Zwrócił się więc do Leonarda. Borgia nie czuł jednak lojalności wobec sekretnego stowarzyszenia i wobec wehikułu miał swoje własne plany. Dlatego próbował wysłać kogoś na przeszpiegi do Leonarda. Jego pierwszym wyborem byli jego właśnie służący, ale nie byli oni w stanie przejść testu mistrza, więc zdecydował się zaryzykować i wybrać człowieka z zewnątrz. Mnie. Jednak jego intryga nie powiodła się. Skłócony ze stowarzyszeniem opuścił je i stracił swoją władzę i majątek. Teraz usiłuje zdobyć wehikuł czasu, mając nadzieję odzyskać dzięki temu dawne wpływy. Leonardo zwierzył się swemu przyjacielowi Luce Pacioli, gdy udał się szukać u niego schronienia. Przypomniało to Luce o ciekawym zdarzeniu, którego niegdyś był świadkiem. Jako młody mnich pracował w klasztorze Sacra di San Michele w Piemoncie. Klasztor ten to właściwie duża biblioteka, twierdza stojąca na wysokim klifie. Od setek lat przechowywane tam są niezliczone księgi z całego świata. Dzieła o sztuce, nauce, technologii, bibliotekę tę można odwiedzać, wybierać księgi z listy i czytać je na miejscu. Luca był asystentem bibliotekarza. Pewnego wieczora był przypadkiem świadkiem rozmowy między tymże bibliotekarzem a opatem. Rozmawiali o tajemniczej księdze ukrytej przez dekady w sekretnej części biblioteki, do której nikt poza opatem nie ma dostępu. Księga ta została oznaczona literą O i cyfrą 8, a nazywa się Ordo Justitialis. Może coś o sprawiedliwości. Tak z Justice mi się kojarzy. I tak Leonardo zdecydował, że powinniśmy udać się do klasztoru Sacra di San Michele. Tam spróbujemy odnaleźć sekretną bibliotekę, a w niej kronikę Ordo Justitialis. Z niej dowiemy się więcej, a może nawet odkryjemy, jak zapobiec budowie wehikułu czasu. My jesteśmy w Turynie, w Turynie jesteśmy. Po długiej podróży dotarliśmy wreszcie na miejsce. Leonardo wybrał księgę De Architectura Vitruviusza i podczas gdy on będzie udawał, że ją czyta, ja spróbuję odnaleźć tajną bibliotekę. Bibliotekarz zaprowadził nas do skryptorium, cóż za wspaniałe miejsce. Zapiera mi tak w piersiach i pełna jest tajemniczej atmosfery, ale gdzie może być wejście do tajnej biblioteki? Wskazówką może być to, że Luca Pacioli powiedział, iż jedyną osobą, która ma do niej dostęp, jest sam opat. Sam opat. Pytanie tylko, komu opat? W każdym razie, idźmy do obrazu. Obraz mnie ciekawi najbardziej. Pamiętam, że mam zadanie, myślałem, że mogę tam pójść. Dobra, co mamy tutaj? Czy to jest rzecz, która jest w jakiś sposób interesująca? Jest interesująca na pewno pod tym kątem. Ale nie mamy żadnego obiektu, który może nam na razie z tym pomóc. Jest obraz, o właśnie. Cóż my tu mamy? Tutaj też coś może być włożone. Zobaczmy, w ogóle będzie spojrzeć w ogóle na to z bliska. Wyznacie tytuł tego obrazu? Nazwę tego obrazu może? Co mamy dalej? Tu mamy jakąś książkę. Ale nie możemy do niej się dostać. Tam też nie możemy pójść. Tamta część jest zablokowana, przynajmniej z tej perspektywy. Dobra, tu mamy... Co my tu mamy? Mamy tu ołtarz. Tu pewnie coś wyjdzie z tego ołtarza. O! O! Ciekawe. Aha, obróciłem raz i już koniec. Już nie mogę bardziej obracać. Czyli potrzebujemy albo jednego obiektu z sześciokątnymi czterema slotami, dziurkami, znaczy na dziurki, albo czegoś innego. Tu mamy znowu krzyże, trzy krzyże. W sposób nie widzę, że można tu gdzieś to otworzyć było, ale o! O! Proszę bardzo. Jest coś, co sobie zanotowałem. Taki oto symbol, dobra. Podoba mi się ten element pamiętnika, czyli gdzieś tutaj są schowane różne symbole, które mogą nam pomóc zlokalizować różne rzeczy, dobra. Mamy też krzyż. Dobra, ale do tego nie da się zoomować. Tu mamy też... Co? Tu mamy kolejny obraz. Może wy się tu wyznajecie na tych obrazach, będziecie wiedzieć co i jak. Może tu też jest jakiś symbol? Nie, tu nie ma żadnego symbolu. O! Jednak! Trochę w innym miejscu, ale mamy E i świetnik, jak ja to nazywam. No dobra,
Mamy kolejny symbol w tym miejscu. Symbole pewnie gdzieś się przydadzą. Okej, to była kolejna strefa. Teraz pójdźmy do tego ołtarzyka tutaj. Co my tu mamy? Muszę zobaczyć, czy czegoś się nie klika, czy coś tu się nie obraca. O! Czekajcie. Ha. Samo obracanie nie ma tu większego znaczenia. Nie chodzi o to, żeby obrócić 500 razy, ale można obu obrócić. Spróbujmy obrócić ich tyłem. Nie ma to znaczenia. A może możemy na ciebie spojrzeć? Też to nie ma. A może tyłem do siebie? Też nie. Musimy wiedzieć, jak obrócić tych ziomków. Nie mogę ich zoomować bardziej. A może tu coś pokazuje. O, właśnie. Oculus Perpetua nam pomogła. Dobra, to wygląda na to. Co ja muszę tu otworzyć? Może muszę to, o, tak ułożyć. O, byłem blisko dość. Tutaj. O kurczę, ale zauważcie jedną rzecz, że pamiętacie, co zrobiłem na początku? Uznałem, a może trzeba ich tyłem ustawić. I okazuje się, że to było... Ja to prawie zrobiłem fartownie na czuja. Prawie, ale bardzo bym chciał sprawdzić, jak ja to ustawiłem wtedy, włączając wtedy Oculusa. O kurczę. Wytłaczany krążek. No dobra. Ale mega, no po prostu wow. Tu jest chyba coś. O właśnie. Co to jest? Kurczę, Banhammer w postaci... Czaszki? Czaszkhammer? Skullhammer! No dobra, zobaczmy. Tutaj jest taki slot, więc musimy znaleźć takie wejście. Mam wrażenie, że on było... Chyba widzieliśmy to wejście już. Czaszka, czy mogę ją jakoś włączyć? Kurna, co to jest? Do czego to... Jakiś nowoczesny tłuczek na schabowe. A chyba coś ma w nosie? Nie, chyba nie ma nic w nosie. Okej, okay, nie można tego w żaden sposób przerzucić. Ale wiem chyba, gdzie to pasuje. Chyba kojarzę miejsce, może wy też kojarzycie? To tyle. A tak byłbym ciekawy, żeby zobaczyć, jakby mi się fartownie udało ułożyć. Jakbym ułożył je tyłem idealnie, bez patrzenia okulusem, to wiecie, że miałbym takie... What? Jak ja to zrobiłem, że to zadziałało? Miałbym wielkie zdziwko. No to proszę, mam wrażenie, że tak, zdecydowanie to te konkretne obiekty noszą na sobie znamiona symboli. Tak, pytanie brzmi, czy może być na przykład czasem tak, że dwa symbole na jedno, ale wydaje mi się, że każdy będzie miał gdzieś jakiś symbol. Proszę bardzo. Jest kolejny. Okej. Okay. Zobaczmy, czy to jeszcze jakiś obraz jest tam. A mnie kręci w nosie. Ale wiecie, tak to jest z alergikami. A to jeszcze taki też teraz sezon na duże alergie. Może kojarzycie nawet i ten obraz? Też to nie wygląda jak obraz, to wygląda jak jakaś, nie wiem... Malunek! Malunek. Znaczy, to pewnie ma jakąś swoją własną, profesjonalną nazwę, a nie malunek. Ale wiecie, co mi się podoba w tej lokacji? Że ona jest duża. Ona jest ciekawa. Tu mam znowu jakąś szkatułkę. Ta lokacja jest duża, ta lokacja jest ciekawa. O! Mogę wejść? Nie da się tędy przejść. Może jeszcze się nie da. Zobaczmy księgę. Nie mogę księgę. O, mam znowu jakieś spostrzeżenie tam. Tu mamy jakiś napis. Może ktoś z was będzie w stanie w ogóle to przeczytać i przełożyć z łaciny na polski? A, prawdopodobnie symbol się zapisał, dobra. Mamy tutaj tak. Tutaj nic. Tutaj to nie jest dobra droga. Tu mamy jeszcze jakąś szafeczkę. Która wymaga klucza. Ale może nie tylko. Tam coś jest w środku. Dobra, mam wrażenie, że tutaj też coś jest, patrzcie. Może tutaj na nóżkach? Nie. Myślałem, ale zobaczmy to przez Oculusa jeszcze, na wszelki wypadek. Czy coś tutaj nie widać? No dobra, nie widać. Okej, okay, tu jest kolejna część, więc przejdźmy się tutaj. Co my tu mamy? Cedo nulli. Cedo być może? Albo cedo? Patrzcie, znowu... Aj, to jest ten... Widzicie, trzy krzyże, to jest ten... Może jakiś sarkofag to jest? Trumna. Trzeba zobaczyć, co to znaczy po łacinie. Nie chcę mi się odpalać Google, zostawiam wam do rozszyfrowania. Co my tu, jakieś kuleczki mamy? A, tu pewnie trzeba kolejną kulkę włożyć. Tak coś czuję, a może to będzie pasować. No właśnie, bo tam była czaszka. No, jak najbardziej. Co to za mechanizm? Aha.
Okej. O rany. No dobra, ale rozumiem o co chodzi. Rozumiem o co chodzi, samo tutaj. Znaczy wygląda na to, że muszę zrobić tak, żeby to było odbezpieczone na dobrej stronie, tak? Czyli to musi... O właśnie. Nawet mi się udało, ale zwykle... Właśnie, wiecie dlaczego takich zagadek nie lubię rozwiązywać? A tak samo jak sobie projektuję jakieś zagadki, nie lubię takich zagadek tworzyć? Ponieważ dla mnie to są zagadki na zasadzie... no troszkę na farcie, tak? Można przejść takie zagadki na farcie. Po prostu czasami poruszając w różny sposób tymi elementami. Tak jak tutaj. Ja nie mam żadnego planu. Ja mam po prostu nadzieję, że w którymś momencie jak to obrócę... No teraz wróciłem do punktu wyjścia, tak? Ale to musi być w górze, a tamto musi być w dole jedno. Czyli na pewno musimy jakoś to tak zrobić, żeby... O! Idealnie. Gdyby teraz dało się to przenieść, to się da przenieść tak na zewnątrz. Jest jakiś mini plan tutaj w tym, bo oczywiście wiedziałem, że jeżeli chcę odwrócić o 180 stopni ten układ, no to muszę ten boczny i ten boczny, bo wtedy mam akurat idealnie. No nieważne, tak? Dobra. Aha, i to trzeba wyjąć. O! Klejnot. I on ma jakiś specyficzny znowu dings. O, taki dings w postaci... Aha, w postaci krzyża. Ja tak dokładnie chcę obejrzeć jeszcze ten... to miejsce, tę skrzyneczkę, bo kto wie... Przecież wygląda na to, że skrzyneczka została przez nas rozpracowana, ale mamy też dużo takiego... O! A tu mogę wejść? Muszę znaleźć inną drogę. Tu nie widzę nic. Ale już tutaj widzę symbol. Kolejny. Dobra. Ja kocham, pewnie, zapisane w postaci jakiejś dziwnej. O Jezu, ile tutaj z tych grobowców. Znaczy sarkofagów. Nazwę to sarkofagi, trumny. Tak jest. Widzę, że każdy z nich ma jakiś zestaw symboli, ewidentnie. Dobra, ta lokacja mi się podoba. To jest taka lokacja, która rzeczywiście tu mnie mocno pobudziła. Jest ciekawa. No i dzisiaj mam, wiecie, co też może zależeć od dnia. Dzisiaj naprawdę jestem wypoczęty, jestem po całej sobocie, którą spędziłem na działce, grillując, odpoczywając i chillując się, więc może nabrałem trochę więcej energii na to, żeby działać i też mi to idzie sprawniej po prostu. Może trochę rzeczywiście udało mi się odpocząć wreszcie. Gdzieś. Także... No ja jestem wielkim fanem ogólnie grillowania. Jak dobrze wiecie, jestem ogólnie fanem jedzenia, różnego rodzaju dobrego jedzenia. A grill... kurczę, kiełbacha z grilla, karkóweczka z grilla, kaszaneczka z grilla, wszystko na K z grilla, kurczaczek z grilla. Ja lubię takie rzeczy. Smakuje mi to i po prostu... No ale w każdym razie. Mamy... zestawy symboli, wydaje mi się, że akurat zebranie ich 8 będzie idealne. Mam wrażenie też, że... O właśnie, tu coś jest, patrzcie, tu jest jakieś zejście. O! Interesujące. Nie da się tym przejść jeszcze. Kurczę, jak w Someday'u. Someday You'll Return, polecam serdecznie. Jeśli ktoś jeszcze nie zna gry. Też jest jakiś obraz. Że tam też drzwi były wszędzie zamknięte. Dobra, ale mamy jakieś postępy. Mamy... Jeśli dobrze pamiętam, to gdzieś... O, tutaj będzie. Tutaj będzie można włożyć ten pierwszy obiekt. Bo pamiętam, że tutaj był bardzo podobny kształt, ale mogę się mylić? Nie myliłem się. Okej. Okay. Podnosi się obraz. Tarcza! Tarcza krzyżacka. Nie, walnąłem teraz z tym krzyżackiem, tak? Nie jestem w stanie ogarnąć. 1410 byli krzyżacy, nie na pewno. Mój się zawsze kojarzył przede wszystkim z bitwą pod Grunwaldem. Pytanie brzmi, czy krzyżacy dalej działali w 1508? I czy mogę powiedzieć, że to jest tarcza krzyżaków? Ciężko powiedzieć. W każdym razie tutaj coś będzie pasować, nie? Także jest tu element tarczy i wygląda na to, że coś tu może być jeszcze na tę tarczę włożone. Bo to jest tylko fragment zagadki. No dobra. Duże lokacje mają to do siebie, że teraz musimy znaleźć zastosowanie na przykład dla tego klejnotu. Ale wydaje mi się, że właśnie tutaj było chyba. Tak. Z czego nawet kolorystycznie pasuje. Chciałbym zauważyć. Okej. Okay. Czemu nie mogę tego obrócić? Co? Aha! Prawo, lewo. Trzeba zgadnąć, czy jest jakaś pomoc. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Lewo? Kurde! Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. Dobra. Rozumiem, że to było zgadywanie raczej niż uznanie, że gdzieś jest coś. Dobra, co my tu mamy?
Mała tarcza. O! Mała tarcza? Faktycznie. A da się ją jakoś otworzyć tu? Bo mam wrażenie, że to będzie pasowało do tego, skoro to też jest element tarczy. Tu się go nasadzić da? O właśnie. Tarcza pasuje do tarczy. Pewnie można teraz to otworzyć ładnie tutaj. Pajączaka tego tutaj, okej. Okay. Ukończony przedmiot tarcza. Aha! Zobaczcie, cztery dynksy sześciokątne. No to wiemy, gdzie idziemy z tym dalej. Na razie się jeszcze nie zaciąłem. Jestem w szoku. Jestem też zadowolony ze swojego postępu. Tutaj to było. Tutaj, tak. W tym miejscu. Wkładamy... Nie to. To wkładamy. Obracamy. O nie, nie muszę obracać. Samo leci. Wow! No! 8 symboli! A 8 symboli oczywiście jest na początku teraz stąd. O kurczę, a czemu? One są w parach ułożone. Wiecie co? Dobra. Dobra. To jest... Tu są litery. Nasze znane litery plus symbole. Czyli innymi słowy... Ale czekajcie. Symboli jest 9. Tam widzę, że kolejny zestaw symboli z tyłu się czai. Nie, to są pokrętła na te inne prawdopodobnie, tak. Symboli jest 9. Znaczy, slotów jest 9. Symboli jest mnóstwo, ale... No właśnie, najgorsze jest to, że tutaj mam teoretycznie tylko 8, ale być może to dlatego, że jedna z tych liter się powtarza. I teraz pytanie brzmi... Jakie słowo nam jest potrzebne? Być może to będzie słowo napisane po łacinie, więc jakby strzelanie, bawienie się w anagramy może być trudne. Jakieś może słowo kluczowe da się łączyć. I to na pewno jest słowo z 9 liter. Pytanie tylko brzmi, czy właśnie teraz sobie nie utrudniam. Ordo Institutialis w żaden sposób nie ma 9 liter nigdzie. Ha. Sam opat. Dobra. Luca Pacioli też łącznie nie ma. Dobra, ale to muszą być jeszcze... Piemont. Okej, okay, to też nie pasuje za bardzo. No bo tu mamy nuli. Cedo nuli. Takie litery. No dobra, czas poszukać. Wiecie co? Wiecie, z czym się kojarzą te litery? Poczekajcie. Wiecie, z czym się kojarzą te litery? Z tym! Cedo nulli. No właśnie, jak sobie powiedziałam je na głos, wiedziałam, że z czymś mi się kojarzą. Cedo nulli. Tylko jak widzicie tutaj, jedno L jest. Cedo nulli. I czasami wypowiedzenie, i to jest właśnie też taka ciekawa rzecz, wypowiedzenie czasami czegoś na głos może nam pomóc, bo na przykład kiedy gdzieś tam w głowie sobie zapamiętamy i zatrybimy, że jest nam w głowie brzmią jakoś podobnie te głoski. I proszę bardzo, cedo nulli. Aha, tylko teraz najlepiej byłoby jednak chyba te symbole sobie narysować, że to zrobię na szybko, bo ciężko będzie mi to... Ciężko będzie mi to zrobić bez rysunków. I układam ostatnie dwa symbole, cedo nulli. O, jeszcze jeden potrzebny jest rąb z kółeczkiem i jest. Tak, bo ostatni symbol był prawidłowy na ostatni. I oto jest klucz. Klucz o dziwnym kształcie. Bardzo podobnym kształcie, co była ta czaszka na kiju. No dobra. Klucz o dziwnym kształcie. Co ciekawe. No właśnie, ten klucz ma tylko taką bardzo prostą dziurwę. Nie mogę go w żaden sposób nic mu zrobić. Być może to ta część jest istotna, bo zobaczcie, że ten ornament powtarza się z tym ornamentem, tak? Z tym tutaj. Taki sam. Dobrze. Elementy interaktywne, jakie jeszcze mieliśmy, których nie korzystaliśmy. Tu już wykorzystaliśmy. Tu mieliśmy jakiś element interaktywny jeszcze do zrobienia? Nie wiem, ale jest dziurka. Spróbuję. Ale może to otwiera jakieś drzwi. Wydaje mi się, że z tego skorzystałem. Z czego jeszcze nie korzystałem, co jeszcze było dla nas obecne? Czy on coś tutaj skomentuje? Powinieneś skupić się na swoim zadaniu, Giacomo. Dobrze, Leo. Może tutaj. Zresztą to nie jest ta dziurka, ale może? No nie. Tu też mamy ten symbol, nie? Ale ewidentnie to nie o to chodzi. Ale to mamy na pewno jeszcze miejsce, które jest nieotwarte, tak? Więc wiemy, że mamy tę szafeczkę. A kurczę, może gdzieś przy którychś drzwiach? Kto wie? Może będzie jakaś dziurka od klucza, no bo tutaj nie ma, tak? Ale może... Może gdzie indziej było coś jeszcze, czego nie otwieraliśmy?
Czy byliśmy z tej strony? Nawet nam nie możemy pójść. Może tutaj jest jakaś dziurwa. Jakiś slot. Gdzie może to pasować? Tak powiem szczerze, nie pamiętam, żeby... Czy teraz nie kojarzę żadnego takiego mechanizmu, którego pominąłem. Tutaj są same tylko te. Tu nigdzie nie można było więcej pójść. Jest tylko obraz, są tylko... A jeszcze się okaże, że gdzieś w tym... którymś z tych... Na przykład jest jakaś dziurwa, której nie upatrzyłem i tam trzeba to włożyć. Czy tu była jakaś dziurwa? Nie, no muszę znaleźć inną drogę, też zamknięte. Wiecie co? Tak myślałem. Ja pierniczę. Tak myślałem, że wydawało mi się, że w tle jeszcze był jeden obiekt. Jak dobrze tu wróciłem, widzicie? To też taka z opóźnieniem reakcja. Wydawało mi się, jak wezmę jeden obiekt, to już po co mi kolejny? A tu mamy kolejny, drewniany ornament. I też takim, można powiedzieć, plusem. Wiecie co? Jedyne miejsce, które mi rzeczywiście się kojarzy z tym, to rzeczywiście jest ta szafka. Jedynym obiektem, który wydaje mi się, że jeszcze nie rozkminiliśmy go, jest właśnie ta szafka. Ta półeczka tutaj, tak? Szafeczka, półeczka, no w każdym razie to coś. I tutaj pasuje mi też na to. To jak najbardziej. O kurcze. No dobra. A już myślałem, że... O! Byłem praktycznie pewny, że będzie mi teraz potrzebne okulus tutaj. Co to są za linie? Znaczy one tworzą jakąś większą... Jakby spojrzeć na te obiekty... Łącznie, czyli połączyć te wszystkie, te trójkę i te trójkę, wyjdą nam jakieś konkretne znaki, z którymi nie można nic zrobić, ale ewidentnie, bo widać, że te linie się nie powielają. Ja tutaj tak na oko widzę, że to teoretycznie chyba jest całkowicie, to wszystkie cztery linie są tutaj teges, nie? Ogólnie linii jest raz, dwa, trzy, cztery i potem mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Albo łatwiej policzyć, 2, 4, 6, 8, 10, 12 linii. Raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Jeżeli się nie powtarzają, faktycznie mam tutaj taki symbol, gdzie każda kreska jest połączona. Natomiast wydaje mi się tutaj tak samo. Tu też chyba jest taki kształt stworzony, że też każda kreska ma swoją... A nie, na przykład tutaj nie widzę kreski. Tu nie ma tej kreski, chyba tu na dole... A tu na dole jest kreska, okej. I trzeba sobie albo wyobrazić te kształty, tylko co po wyobrażeniu... Aha. Co po wyobrażeniu tych kształtów? No właśnie, a widzicie. Ale jaki to sprytny mechanizm jest. Tu muszę ustawić... Coś tak... Gdzie jest pełna? Pełny ten symbol. O, moim zdaniem tak. I tak samo tutaj. Muszę ustawić tak, żeby to pasowało. Okej, no to wychodzi na to, że trzeba sobie to po prostu narysować, bo ten drugi symbol jest trudniejszy. No dobra, mam szkic tej figury. Może wy też spróbowaliście zrobić sobie szkic tej figury. I zobaczymy, czy wybierzecie taki sam, jak ja wybiorę. Choć biorąc pod uwagę fakt, że... Wiecie co, ale wiecie jaki jest minus tej zagadki? Jak zrobimy to, to tu można po prostu strzelać. Można zaznaczać każdą i puszczać. I sprawdzić, czy się striggeruje. Po prostu. To nie jest to. To jest to. Tak, czuję, że to... Tak, widzę dokładnie, to jest to. I teraz mogę to zamknąć. Aha! A widzicie, trzeba, ale to też bardzo prosto. Zrobicie jeden, ustawicie drugi, więc zamykacie i sprawdzacie, czy zadziała. Wcale nie trzeba było nawet rysować tego drugiego, można było strzelać. Dlatego też zagadka jest ciekawa. Może tu klucz? Ha, no właśnie. Zagadka jest ciekawa, ale niestety bardzo podatna na oszustwa. A raczej na po prostu przejście ją na zasadzie trial and error, nie? Czyli metody prób i błędów. Ło. Chyba właśnie znalazłem wejście do biblioteki. Coś czuję. To chyba to. No dobra, tajna biblioteka. I mechanizmy tajnej biblioteki. I mamy jakąś tutaj nawet historyjkę dalej. Sprawy idą lepiej niż się spodziewałem. Podczas gdy Leonardo pilnuje, aby mnisi nie widzieli, jak przeszukuje klasztor, udało mi się odkryć tajne przejście w jednej z bocznych naw. Po jego drugiej stronie znajduje się małe pomieszczenie pełne mniejszych i większych kółek. Dźwigni oraz lin, przepraszam. Myślę, że jest to maszynownia windy. Sądzę, że jeśli ktoś odkryje, jak użyć... Że jeśli tylko odkryje, jak użyć tej windy, znajdę się bardzo blisko sekretnej biblioteki. Być może... Tak, być może nie, ale o tym przekonamy się
już za 2 dni w kolejnym odcinku z The House of Da Vinci 2. Dzisiaj było moim zdaniem jedno z ciekawszych momentów tej gry. Zdecydowanie podobało mi się poszukiwanie tej tutaj komnaty. Bardzo spoko. Nawet czułem się tutaj bardziej ogarnięty niż zwykle, może mniej nawet wasze gardła ucierpiały. Dajcie znaka, czy znowu wydaliście miliony na syropki, a tymczasem jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Kontynuujemy za 2 dni, nieprzerwanie, aż w końcu grę przejdziemy. Trzymajcie się wielka piona i do usłyszenia, zobaczenia. Cześć!